Hej wszystkim, z tej strony BertucH, jest ze mną Hametsu. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. I gramy sobie w Saints Row 3, albo The Third, jak to woli. W poprzednim odcinku wyskoczyliśmy z samolotu, stworzyliśmy nasze postacie. Ja mam Puri Puri Prisonera, a Hametsu ma... psychopatycznego rokowca. W sumie bardziej to wygląda jak bogaty hippies. A jak to woli. Ze względu na tą bandamę. Holy Jesus. Dobra, wsiadam do samochodu. Nie, chciałem być kierowcą. Tak się nie wsiada. Udało się jednak. No brawo, i zepsułeś samochód. Włączę radio. Jak tu się wsiada? Dobrze ci idzie. Świetnie wsiadłeś. Za dużo Dark Soulsa. No. Ja od razu wyłączyłem radio, żeby nie było problemu z prawami autorskimi. Ja chciałem tego Estusa sobie użyć. Gdzie my w ogóle mamy jechać? Aha, do sklepu z bronią. Do trójkącika. To na mapie. Praktycznie do męskiego kibla. Czyli do trójkąta. No. Ciekawe jak szybkie jest to auto. Ja będę sobie chciał stworzyć swoje auto. To był zły pomysł. No nie. Myślałem, że tu będzie skrót. O kurde, będzie na fany moment. Czekaj, zaraz znajdziemy jakieś auto. Będziemy musieli zrobić fany moment. Tego. Pewka. Gdzie jest jakieś... No i tak, ulica pusta, oczywiście, zawsze tak jest. A ja tu sobie znalazłem jakiś samochód. O, jest coś. Kto tutaj raczył mi pożyczyć swój samochód? Raczył czy raczy? Raczy. Czekaj. Coś mi tu pasuje. Czemu moja postać nie sprintuje? Muszę wejść w opcję sterowania i zobaczyć co się stało. Klikam shift, ale mu się nie śpieszy. Czy tutaj jest sprint? Shift. No jest, shift. Może masz słabszą wersję gry, która... O, już. Nie ma zaimplementowanego sprintu. Chyba wsiadaj. Już przez chwilę sprintował. Dobra. Jedziemy osobno na wszelki. A ty masz fajniejszą furkę. Oje, Dodge Viper. Dobra, teraz tam nie skręcam już. To się skończyło źle. Nie, radio miałem wyłączyć. Przybiję ci oponę. No ty bambusie. Czekaj, bo się teraz z radiem męczę. Ja ci dam przybięcie oponę. Szkoda, że moja towarzyszka nie może do ciebie strzelać. O, czekaj, mam lepszy pojazd. Yeah. O, skoki kaskaderskie, to ciekawe. Serio przybiłeś się oponę? Jakoś tego nie zauważam. A, to po prostu może taki dźwięk pozytywny. Kurde, co jest z tymi klatkami? Działało wszystko ładnie i teraz jakoś... dobra, mam tutaj samochód, który będę chciał ulepszyć. To jak ktoś jest na miejscu. Co, że niby mnie wyprzedzisz, tak? Ja mam ładnie czerwono w środku. Na bogato. No pewnie. Ale wykręcono. No nie, ścigam. To ode mnie. Trzeba będzie ulepszyć te samochody i zrobić sobie wyścigi. O panie, ale to zrobiłem. Co jest, zniknąłeś? Nie, zniknąłem. Ej, teraz ty zniknąłeś. Dobra, parkowanie idealne wręcz. Jezus, przepraszam, nie wiedziałem, że to aż tak mocno cię uderzy. Weź mi z tym autem, wyjeżdżaj. O, możesz zrobić skok. Nie, chciałem do wody nim wjechać, zepsułeś zabawę. O nie! Nie, zostaw go. Amunicję i granaty. Aha, ulepszenie broni. Brawo! Dobra, to jest za drogie. Co zrobiłem? Alarm włączyłeś. Niemożliwe. Co to jest? Nic nie zrobiłem. Kwi 4T śmierci. 5000 kosztuje, dobra. To nie bierzemy. Co my mamy kupić? Ulepszenie do broni jakieś. Ale chyba nie do karabinu, bo jest za drogie. Może do pistoletu. Pistolet, a mogę ten? On jest za stówę. Jest ten chyba. Pięknie. O, już następne 10 000, ale przynajmniej tłumik do niego wtedy dodaje. Nie mam kasy na ulepszenie, bo sobie dodałem amunicję. Przez przypadek. Pan policjant porządku pilnuje. Pan policjant... Co? Kurde, ja myślałem, że ja leżę na ziemi, a to po prostu mi zbliżenie na tego kolesia. Dobra, zrobiłem. Ja wydałem praktycznie całe pieniądze. Coś ty zrobił! Tak? Ja nic nie zrobiłem, to twoja wina. Dobra, trzeba jechać na misję, bo gdzie widzę, mój pojazd? Że... Gdzieś tam w rowie, przy drzewie chyba leży. W świętym rowie? Dobra, wsiadaj do mnie, bo jestem szybszy. Zobaczymy. To będzie na miejscu pierwszy. Czekaj, bo to jakieś murzynki mnie strzelają. No niech tata wsiądzie, bo kurde... O nie! Opony mi przybili. Siadaj. Dobra, gdzie zrobimy linię startu? A gdzie jesteś? Czekaj, o, zrobimy przy tym słupie. Albo tutaj. O, co jest? Nie! Dobra, wyścig sobie przekładamy na później. Ja mam plan, do czego ja wsiądę. No, świetnie. Kurde! Koleś od telewizji mnie... ten rozwalił. Wypadł z tego. Siadasz tutaj, czy nie możesz? Możesz. Dobra. Ja muszę sobie znaleźć nowy pojazd chyba. Czemu? No bo... mam przybitą oponę. Żeby wyklepać to będzie trochę kosztować. A, w sumie. Autobus szkolny, rozstrzelać. Dobra. Fajnie, teraz będziemy mieli do czynienia z armią jakąś i z policją zarówno. Oj tam, oj tam. To by się tym przejmował. To by się tym przejmował. Aha, ja wiem, co to jest chyba za misja. No, co tu się dzieje? Ożysz mnie. Czekaj, ja zaraz tutaj sam umrę. Dawaj tutaj, co jest? Nie mogę. Nie. Tam się za dużo dzieje. Zaraz wstaniesz, spokojnie. I ty, Brutusie, przeciwko mnie. Aha, dobra. Zaraz wstaniesz. Zaraz wstaniesz, tak. Czekaj. Ale go zrób cięcie. Wstałem po cięciu, ja musiałem coś tutaj zrobić, ponieważ miałem dość zawalony dysk już i to mogła być przyczyna tych dropów FPS-ów, które występowały. O tak. To jest mój sprzęt. To mój koń. Oh, yeah. Dobra, robimy wyścig. Aha, ty nie wsiądziesz już, dobra. Niech będzie tu, przy śmietniku czerwonym. 3, 4, start! Jak? Jak taki mały skuter przesunął mój samochód? Czemu ona nie wsiada do nikogo z nas? Co jest? Olać ją! No nie, bo nam misję przerwie. Aha, dobra, wsiada do samochodu, świetnie. To czekaj, musimy zrestartować wyścig, zatrzymaj się. Do jakiego samochodu? No bo ona wzięła do jakiegoś auta. Niech będzie od tego słupa. Policja nam wykucza. Wyścig musi się odbyć. Dobra, 3, 2, 1, start. Nie, jestem szybszy od ciebie, tak nie może być. Wracaj tu. Myślałem, że będzie ciężko. No nie, znowu mi przybili oponę. Ciekawe kto. Dobra, teraz jest fair praktycznie. No powiedzmy. Za mną jedzie ta dziewczyna i ona po prostu strzela jak pętami. Nie. Teraz nie mogę przegrać. Się zaklinowałem przez chwilę. Aha, bo tutaj jest przecież ten. Te wojsko. Wygrałem. Miałeś farta. No nie, co za pała, wracaj tutaj. Ej, gdzie jest ta cała amunicja, którą kupiłem? Nie ma. Tylko ulepszony pistolet mi został. No co jest? Panowie terminatorowie. Jak ty to zrobiłeś, że tutaj wcześniej były jakieś samochody w ogóle z działem, a teraz tego nie ma? No bo policja wtedy nas goniła. No teraz też goni. Mamy 3 tarcze. Bulldog, wygląda jak Patriot z GTA. No bo to jest praktycznie ten... Humvee, czy jakoś tak. Czy Humvee? To jest taki myślę, że typowy... w samochodzie będąc schowanym. To jest taki typowy militarny pojazd. No no. A jak ty internetowy. A dobra. Niech się skupił na tobie. Dobra, co? Chciałem powiedzieć, przyjmę wszystko na klatę, kurde. Właśnie widzę. Za bardzo sobie to do serca wziąłeś. Dobra, ja zrobię całą misję. No, no, no. Już to widzę. To będzie nagrane, że jesteśmy kufrytą. Za chwilę będzie ten. Ta śmieszna... Śmieszne rakiety, którymi można strzelać z orbity. Co za Terminator? Wiesz, chyba sobie wezmę pistolet. Bo no, na hita padają od headshotów. No nie na hita, ale szybciej na pewno. Wow! Skończyła mi się amunicja do pistoletu? No tak, tutaj będzie deficyt amunicji. Szkoda, że mi nie zapisało tej co kupiłem. Dobra, biorę sobie coś szybko strzelnego po prostu. Nie, skacz! Co jest? Szturchnąłem go lekko, a ten się wywalił. Jezu. To wygląda kobieto. Jakby on sobie robił walenia. Ten koleś, a sobie przyładowywał broń po prostu. Może robił to i to. Ten tag jest. O, na co mogę zamienić? A, no wcale tak. Wszyscy shotguny tam mieli. Ohoho. Ale się tutaj zebrało. O, w ogóle pierwsza misja, a my już napadamy na wojsko. Ej, miała być amunicja, co jest? Przynajmniej nie musimy ładować, wiesz, skrzynek do wozu wózkiem widłowym. O nie! To można wysadzić. Szybko. To wysadzić. Na pewno się da. Komu mam wrzucić życie? No co za tempa dzida. Ja też mam, że przywróć życie. O kurde. Ale walnął pasem. I to ostro. Co jest? Skąd oni się tu wzięli wszyscy? O nie! Dobra, szybko. O, już mi stać. Kurde, to trzeba przytrzymać. No tak. Dawaj go! No. 3 sekundy. A, gdzie się schować? Gdzie jest Lens Vance? O, dobra. Na szczęście. No, znowu było przywróć życie, co jest? Ale tak samo w helikopterze. Ale akcja. No, ale GTA Vice City to jest naprawdę moja ulubiona część GTA. O. Mam ją nagraną, tylko że ona nie ma takiej jakości jak te filmy. Kiedyś sobie jeszcze nagram. Ponownie. Lubię to. A ja w swoich ten strzelałem. Ejś ty. Tutaj trzeba będzie potem te czołgi niszczyć, które będą przyjeżdżać. To może być problem, jak tego nie zrobimy. Spoko. Bo będzie nam się w tym misja anulować. Jak samemu grałem, to mi się udało łatwo. Przede wszystkim musimy bronić naszych tych helikopterków. Ja tu już naparzam w czołg. Zabójstwo czołgiem. Jak zabójstwo czołgiem? Nie wiem, tak mi napisało. Chyba zabójstwo wyczółg. Albo czołgu. Zabójstwo w czołgu. I stru. Rewelacja. Ochronne helikoptery. Trochę mi się to kojarzy z jedną misją z Call of Duty Modern Warfare I. Tam też była podobna misja. Właśnie siedziałeś... Tylko, że wtedy byłeś w helikopterze chyba. Jestem pewny, bo dawno nie grałem. Modern Warfare nie grałem, zobaczcie. Ja skończyłem raz, ale dużo czasu grałem w multiplayera, który tam mi się podobał, ja lubię te stare Call of Duty. To jest właśnie jedno z tych pierwszych, które postanowiło pójść w lekko modernistyczną stronę. Szybko do śmigłowca. Chyba tędy trzeba wejść. Znaczy niekoniecznie, on chyba cię obniży. Albo po prostu się teleportujemy, tak też można. Dobra, teraz żeby tylko nie strzelać w swoje helikoptery. O nie, mój samochód zniknął. O, w sumie. Pamiętam, że będzie zaraz jakaś misja taka, która właśnie będzie polegała na tym. Jezu, jakie ja mam kości policzkowe, to jest masakra. Trzeba będzie wziąć ten samochód do lizanka. No, no. Te nazwy w ogóle. No, takie slangowe. W ogóle po angielsku to jest rimjobs, nie? Ja na początku nie wiedziałem, dlaczego to się nazywa rimjobs, ale potem się dowiedziałem. No, dajesz. Wiesz, jak liczysz kałdziurę. Dobra. Strzeliłem. Kop dziurę, kop dziurę. Kop dziurę, kop dziurę. Nie no, petarda. W ogóle ty masz jakiś ten karabin maszynowy, a ja mam tylko szturmowy, to jest. Mamy to samo, z tego co widzę. Aha. Szkoda, że nie mogę w ciebie strzelać. A, tylko ja mam po prostu inną ikonkę. Nieadekwatne do tego posiadam. No, no. Bo to jest chyba ten sam karabin, ale po dużej ilości ulepszeń. A. Czyli za dużo tysięcy przed nami. Za dużo procent. Te pieniądze się tylko powoli zarabia. Pamiętam, zawsze miałem deficyt. Za mało drewna. No dokładnie. Co, wysiadamy, czy jak? Ochraniamy bomby. Aha. W ogóle ten Puri Puri, jaki on ma taki wytrzesz tych oczu. No. Wieczny wytrzesz. Tylko ten głos mi nie pasuje. Kogo? No, Puriego. A. Mi się podoba ten, co wybrałem. Saints Row 4 jest ten lepszy, bo tam było więcej edycji. Oje, kasa! Myślałem, że 5000 dostaniemy. Ale 4 no. I szacun poziom drugi. No i chata. Mieszkanie byłego Shandi. Mieszkanie byłego Shandi jest teraz chatą świętych. Masz tu dostęp do przechowywanej broni oraz ciuchów. Świetnie. Przejmujemy ją. Jako komornicy. Książka świętych. Użyj tej opcji... Aha, wzywanie ziomków chyba. Ulepszenia. To się tym zajmiemy na pewno. Ja chyba mam z DLC-ków jakieś tutaj ubrania w szafie z Team Fortress, o ile pamiętam. Pakiet CPD. Aha, jakiś ziomek czeka. Ten zestaw Nightblade'a. O, maski Team Fortress. Genki Bowl. A ja też mam maski Team Fortress. O nie, Jerzyk, to jest wielki. Gangsterzy w kosmosie mam. Problemy z klonami, no właśnie widzieliśmy te problemy. Heavy. O nie. Sandwich. Give me your sandwich. Czekaj, gdzie tu jest szafa? Muszę to zdjąć. Skorzystaj z meliny. Aha. No moja szafa się nie nazywa melina na przykład. A to jakieś ciuszki. Dobra, głowa. Antenka. Melon. Muszę przebrać jakoś, ale za dużo. Tutaj ciuchów nie mam. Ojcowskie buty. Świetnie. A bielizna? Slipy świętych. Jeszcze stroje było. Co mam w strojach? Brak strojów. Dobra, wszystko jasne. Dobra, ja się inaczej ubiorę trochę. Nie, wyjdź z tego. O, bez koszulki zostałem. Jakimś cudem. Co tu jeszcze jest w tej melinie? Jakiś pokoik. O nie. To musi zostać. Ale piękny dzień. Pani idzie ze mną. O, tu jest jeden z gangusów. Może na razie nie będę ich zaczepiał. Rzucę w nich człowiekiem po prostu. Dobra. Ja jestem gotowy. Mamy coś w garażu? Chyba nie. Co nie, coś ty zrobił najlepszego. Mamy chyba w garażu, jak masz DLC. No, ale akurat chyba nie mam tego DLC. Dobra, ja chcę mój pojazd. Mamy jakąś misję? Czekaj, jak się telefon odpala? Ja chcę pojazd, nie misję. A, tak się odpala telefon. Misję. No co to ma znaczyć, kudzie? Ja sobie tylko idę na golasa, kudę, a to policja mnie bije. Widzę, że nie będziemy mieli. Nie widziałem zakazu, kudzie, na golasa chodzenia. Matko, co tu się dzieje teraz za masakra? Trzeba jakieś autko ogarnąć. Kwadratowa. Tu jest ładne. O nie, już nie jest takie ładne. O nie, przebili mi oponę. O nie. Spoko, masz jeszcze 3. A, styknął. Szybkie jest to auto. O, autobus? Spotkaj się z Kirsem. To chyba więzienny tak wyglądał. Ja pamiętam, jak grałem sobie w taką grę o autobusach. Może tam się dosiądziesz? I tam na przykład był autobus więzienny, nie? I tam... No hej. Wracaj tu. Wiem, o jakiej grze mówisz, chyba Bus Simulator to się nazywało. No i tam więzienny był taki, że na początku wszyscy byli no nieszczęśliwi, nie? Bo wiadomo, do więzienia jechali. A jak na czerwonym świetle przejeżdżałeś, rozwalałeś ten autobus, to wtedy wszyscy się cieszyli. No, ale ja sobie pamiętam, niedawno całkiem wróciłem do tej gry, zainstalowałem ją sobie. Matko boska, jaka ta gra jest okropna. Co, Bus Simulator? No. Czasami tych fajnych rzeczy z dzieciństwa lepiej sobie nie przypominać. Ja pamiętam, grałem też w taką fajną grę o autobusach z lotu ptaka. O. Przecież w sumie tak nieba... Taki rzut izometryczny jak z GTA 2 to był. Ja pamiętam, jest taki film Daredevil. Nie mówię tutaj o serialu Netflixowym, który jest rewelacyjny. No wiem, oglądałem. Tylko o filmie. I z dzieciństwa pamiętam, że był naprawdę super. Tak mi się podobał. Pominąłeś filmik? Nie. Okej. On pominął. Tak mi się podobał. A jak sobie całkiem niedawno go odpaliłem, masakra. Obejrzałem chyba pół godziny i na tym się skończyło. To było okropne naprawdę. Tak jak na przykład film Wiedźmin? Pomińmy ten temat. Dla dobra ogółu. Jeżeli ktoś o tym nie słyszał, to teraz lepiej, żeby zapomniał, że w ogóle wspomnieliśmy, że takie coś powstało. W ogóle powinni jakiś nowy film zrobić. To ma być serial Netflixowy. No ale chyba nie miało być polskiego języka. Znaczy, wydaje mi się, że zrobiliby jakiś tam dubbing, no. No bo to kurde niepatriotyczne by było. Znaczy, no niepatriotyczne. Nie fair, bardziej. A powinni zrobić jakiś taki porządny film o Wiedźminie. No, teraz jest spektakl teatralny. O przygodach tych, Geralta albo na przykład jakiegoś innego Wiedźmina. No. Weselida na przykład. Spektakl teatralny jest, chociażby u mnie w mieście na przykład, ale żeby na niego pójść i mieć jakieś porządne miejsce, no to te wszystkie fajne miejsca blisko sceny, to masz wykupione wszystkie bilety już przynajmniej do listopada. Tak więc jest branie na ten film. Dobra, drzemy osiągi i to tyle w sumie. Ja muszę znaleźć sobie swój samochód. Na razie nie będę na to kasy wydawał. Chodź, może później to zrobimy, póki co wsiadaj. No co jest? Chodź tutaj. No jestem. No co jest? Jezu, on cały czas tą muzykę chyba będzie zmieniał w tym samochodzie. A ja tego nie chcę. Wiesz co możesz jeszcze zrobić? Na przykład wyciszyć muzykę. Już? Właśnie też teraz o tym pomyślałem. Chociaż szkoda, bo muzyka naprawdę fajna jest. A to wyciszyło tylko z radia, czy co? Czy to co przygrywa podczas misji też. Nie wiem, chyba całą muzykę. No to nie, to następny odcinek chyba włączę z powrotem. Ja chyba też. Za cicho się teraz zrobiłem, zwłaszcza jak bohaterowie nic nie gadają. Nagrywamy już 25 minut. No to za chwilę zatrzymamy się gdzieś i skończymy. Następny odcinek będziemy kontynuować, a w nim to właśnie misję. Myślę, że... Ja będę wypatrywał mojego samochodu. To jest dobre miejsce, żeby sobie zaparkować. Okej. Widzisz te... Nie wysiadaj. Tak ci stopy wystawały z podwozia. Ty, tu wsiądę jeszcze raz. O nie. O nie. Dobra. Parkowanie. Winstonowie normalnie. No pewnie. A jak patrzysz, spojrzysz do środka, to ci ręka wchodzi w część samochodu. Gdzie? Jak spojrzysz przez przednią szybę. Jesteś niewymiarowy. Jesteś kompletnie niewymiarowy. No wiesz, mój penis jest za duży. Racja, to co? Żegnasz się? Dobra, więc mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasze kanały. I kliknijcie w dzwonek, żeby być na bieżąco z materiałami. Tak więc do usłyszenia i na razie. No na razie.